Witam serdecznie, z tej strony Patryk, zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio, sezon 4 Nowych Horyzontów. Moi drodzy, moi kochani, kontynuujemy sobie naszą grę. I tak sobie pomyślałem, czy najpierw by zrobić live'a z ogradzania, to znaczy z budowy murów, czy najpierw zrobić odcinek z produkcji baterii, a następnie z produkcji wieżyczek laserowych. I właśnie, skoro nie było live'a, to znaczy, że jest ten odcinek, hoho! W tym odcinku będę chciał się skupić wokół baterii i, tak jak mówiłem, wieżyczek laserowych, po to, żebym, jak sobie zrobię live'a, to żebym właśnie miał wszystko, że tak powiem, ogarnięte, żeby nie musi tego potem przebudowywać i tak dalej, i tak dalej. A póki co jestem tutaj pochwalić się, że produkcja niebieskich flaszek zużywa mi praktycznie całe żelazo, jakie tylko mam. Produkcja skoczyła na maksymalne obroty, zostało mi 5 godzin żelaza. Tego żelaza, które mam tutaj, więc jego tutaj dużo nie ma. Jego dużo nie ma, trzeba będzie się wybrać gdzieś tutaj na jakiś tam rubieże. Prawdopodobnie tutaj będzie pierwszy mój przystanek. Tu będzie piękny mur. Powstanie gdzieś kiedyś, tutaj tak samo się obgrodzimy dookoła. No i tu będę względnie bezpieczny na takim... No nie do końca, ale jak się obgrodzę, to będzie piękny półwysep. Bo jak się obgrodzę, to tylko z tej strony będzie tutaj wjazd, a wszędzie dookoła będzie przyjemnie. No ale zanim się obgrodzę, to obgrodzę czy ogrodzę? Oby czy ogrodzę? Zanim zbuduję mur, to będzie jeszcze trochę czasu. Także tak jak mówię, trzeba mi teraz dostarczyć tam żelaza do kwasu i tak dalej. No i właśnie, baterie. Baterię sobie prześledziłem, produkcję baterii i mi się troszeczkę nie spodobało, bez dużo czynników po drodze. Po pierwsze, potrzeba mi będzie kwasu siarkowego. Po drugie, potrzeba mi będzie siarki. Po trzecie, trzeba... Ojej, a mi się ziewo, przepraszam. Przepraszam, późna godzina jest. Po trzecie, potrzeba gazolu. A gazol już mam. Czyli muszę otworzyć 3 produkcje, tak de facto. 2 siarki, 50 kwasu. I trochę baterii, i trochę ten... Ja miedzi jeszcze muszę dostarczyć, o proszę. Miedzi muszę dostarczyć do obydwóch i żelaza muszę dostarczyć do kwasu siarkowego. Jak ja biedny mam to zrobić? Jak ja w ogóle nie ogarnąłem, że ja potrzebuję... Dobra, zrobimy to tak, że produkcję baterii sobie przeniesiemy troszeczkę tutaj gdzieś wyżej. Ale to by oznaczało, że ja muszę kwas siarkowy gdzieś tutaj prowadzić i kwas siarkowy tutaj gdzieś dostarczać. Ale wydaje mi się, że to chyba nie będzie kwas siarkowy, tak, kwas siarkowy. Ale to chyba nie powinien być problem. Czemu mi telefon brzęczy o tej godzinie? Za 20 północ, o nie, za 20 północ i mnie telefony spamują. Co to ma być? Nie wiem. W każdym razie, na pewno muszę dostarczyć tutaj w ten rejon żelaza. To jest podstawa, to jest absolutna podstawa. I mam nadzieję, że to się w końcu stanie, że to w końcu zrobię. Pytanie gdzie, pytanie jak. To są bardzo dobre pytania. Myślę, że tutaj się odbijemy. To znaczy tutaj się przewidujemy, no i gdzieś tam będziemy potem kombinować co dalej. Widzę, że tutaj może niekoniecznie, ale tutaj już dołem jak najbardziej możemy się przycisnąć. Makarony, spaghetti uskuteczniam jak najbardziej, jak najlepiej. Polecam serdecznie. Czy nie? Chyba jest za głośna gra. Wydaje mi się, nie? Powrót. Znów grę. Teraz chyba powinno być dobrze. Chociaż nie obiecuję. Chociaż może jeszcze. Opcje, dźwięk. Przepraszam, że tak kombinuję, ale teraz właśnie spojrzałem na... Boże, ja to tak dawno nie zmieniałem. To tak dawno jest tak głośno i wy mi nic nie piszecie, nie mówicie. Że zgałganiłem. Chyba, że było dobrze, ale myślę, że tak będzie lepiej. Jak jest ciutkę ciszej, to będzie lepiej. Zawsze jest lepiej, jak jest gra troszeczkę ciszej, chyba, że to jest fajna gra. To wtedy lepiej, żeby było głośno, ale tutaj Factorio nie ma jakiegoś super soundtracku. Chociaż muzyka jest fajna Factorio, ale się nudzi. Po pewnym czasie się już nudzi. Tego słuchać się nie da. Chociaż nie ukrywam, że był moment, okres w moim życiu, gdzie słuchałem soundtracka z Factorio i mi się nawet, że podobało. No ale dobra. Mniejsza z tym, bo ja tutaj będę mi teraz poważne produkcje. Co mi jest potrzebne do kwasu siarki? Do siarki mi będzie potrzebna woda i gazol. Okej.
Woda i gazol, to tak de facto to ja tutaj, o właśnie, tak w ogóle to ja tutaj zacząłem cracking, bo odkryłem sobie w końcu te badania na ten zaawansowane tutaj przetwarzanie, także już tutaj wykorzystuję wodę, wodę mam podłączoną i tutaj po pierwsze krakuję wszelki tutaj mazut do nafty i potem naftę do gazolu i się cieszymy, bo mamy dużo gazolu. W późniejszym czasie będę musiał tutaj zrobić jakiś system rozprowadzania, bo jeszcze smar mi dojdzie tutaj do produkcji mazutu. I być może nadmiar tutaj nafty jeszcze posłuży mi do produkcji paliwa stałego, bo chyba tak, bo nafty zużywam najmniej do produkcji. 40 do 30. A tutaj mam z 21. Czyli tutaj mam 3 kostki. 3 kostki w cenie 2, czyli tutaj jakbym skrakował. Przerobił na paliwo stałe mazut, to miałbym 2 kostki. 40 mazutu to będą 2 kostki. A jak to skrakuję, to będę mieć 3 kostki, także jak najbardziej się opłaca. Ale potem się już nie opłaca przerabiać ten gazolu na paliwo stałe jak coś. To jest absolutnie nieopłacalne. Najlepsze paliwo stałe wychodzi z nafty, to jest najbardziej opłacalna rzecz. No ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, bo ja tutaj się muszę skupić na poważnych rzeczach. A poważne rzeczy to jest coś takiego, że ja się tutaj muszę poważnie zastanowić, bo ja tutaj będę mieć teraz problem egzystencjalny. Zrobię to w ten sposób. Nie, to jest bez sensu. To trzeba od początku zaplanować. To trzeba od początku zaplanować i nie kombinować jak koń pod górę. Na pewno to będzie tak. Na pewno tutaj ustawić jedno. Tu będzie siarka, tu będzie gazol. Siarka, woda. Woda i gazol, ok. Absolutnie nie pamiętam w jak dużych ilościach ja tego potrzebuję. Nie wiem, nie pamiętam. Gazol, tak, tutaj. Gazol będzie tutaj, proszę bardzo. Zaraz mi się skończą podziemne taśmociągi. Przed chwilą brałem stak pełen. Nawet 3 staki chyba. Także niedobrze. Ale woda jest tutaj najważniejsza w tej chwili. Wieżyczki będę musiał... O nie. O nie, ja tutaj będę musiał odbudować całą ochronę. Bo ja tutaj ściągnąłem, bo mi właśnie miejsca zaczyna brakować tutaj. No ale to jest kwestia czasu. Kwestia czasu. Jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby... tutaj sobie już uprzyjemnić życie. To znaczy, żeby zacząć produkować właśnie baterie, a w konsekwencji właśnie wieżyczki. Robimy tak, bo te narożniki to i tak są najsłabszym ogniwem tutaj we wszystkim całym tutaj wszechświecie. No a tutaj też możemy się pobawić co dwie. To chyba powinno być wystarczająco. Mam nadzieję, że zostawiłem wystarczająco dużo miejsca. Bo będzie bardzo duży fail, że ja w tej chwili marnuję wasz czas niepotrzebnie. Na coś, co potem bym musiał przebudować jeszcze w tym samym odcinku. A cięć nie mam zamiaru robić, bo cięcia są słabe, bo zużywają za dużo czasu, ale o tym już mówiłem. Mam nadzieję, że tyle miejsca, co sobie zostawiłem, to jest wystarczająco dużo. W każdym razie, to będzie tak, to będzie tak, to będzie tak. Kopiuj, wklej. Ustawienie. Potem sobie damy tutaj trochę prądu. Światełko ku nadziei, bo zaraz będą krzyki i płacze. Proszę bardzo. Woda, gazol i gazol. No i teraz to nieszczęście całe podłączyć. Bardzo proszę. Już pozwolę sobie zaoszczędzić na róże i tutaj na końcu nie kłaść, chociaż pewnie będę potem żałować. Ale to zanim będę żałować, już żałuję. Już żałuję, bo nie mam rur. Tu mam 2 rury, jeszcze pozwolę sobie ukraść, ale to i tak mi nic nie da. Bo ja zrobię co najwyżej tak, ale to tylko tyle bym zrobił. A potrzebuję jeszcze rur do transportu kwasu siarkowego. I z tym mogą być malutkie problemy. Piccolo problemo. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Do tych problemów jeszcze dojdziemy. Póki co tak się zastanawiam, bo mam tutaj niecałą połowę pasa wolnego. Czy to znaczy, że ja więcej... zużywam, jak produkuję tej stali? Bardzo możliwe. Ale to też jest jeszcze kwestia. Huta to też będzie jeden... z...
Jak zobaczyłem, co ja tutaj zrobiłem. Bo tutaj był inserter, zapomniałem o nim. Jak zobaczyłem, co ja tu zrobiłem, to aż się zakrztusiłem, przepraszam. Gałgan. Ale to tam. Co do live'ów jeszcze i tym podobnych spraw, to wydaje mi się, że... Może nie tyle live'u, co w ogóle przyszłości. Na pewno będzie live z obgradzania tutaj, z budowy murów i tak dalej, i tak dalej. Tak się zastanawiam jeszcze. Na pewno będzie live z... Później, mam nadzieję, z zdobywania kopalni. Czyli szykują się dwa live'y pod rząd. Nie wiem, czy się cieszycie? Chyba tak. Bo nie wiem, bo jak nagrywam jakieś inne gry, to są pytania, kiedy live'y z Factorio. Poza tym jeszcze dobrze byłoby zreaktywować serię z paczek od widzów. O Boże, pasy. Pasy też mi zaczyna brakować tutaj. O nie, co ja biedny zrobię teraz, jak ja nie będę mieć pasów. Zresztą nie wiem, chociaż tutaj tyle tego to będzie... Bo to się szybko robi. To się bardzo szybko robi. W każdym razie, live'y będą dwa pod rząd, się szykują. Ale to chyba będzie ten odcinek, w sensie produkcja baterii. I jeszcze następny odcinek to będzie z produkcji wieżyczek. Chociaż wieżyczki, to prawda mówiąc, to mogę sobie już otworzyć na live'ie. Dzisiaj jest, jak to oglądacie, mam nadzieję, że na bieżąco. To dzisiaj jest czwartek, tak. W czwartek będzie opublikowany ten film, także myślę, że w piątek, albo jeszcze może jeszcze w czwartek, jakiś stream powinien się pojawić. No i jeszcze ze streamów to bardzo bym chciał sobie pograć w Heroes, bo dawno już nie było. I bardzo bym też chciał sobie pograć w Rimworlda, którego też już dawno nie było. Ale to dlatego, że miałem kryzys egzystencjalny, jeżeli chodzi o paczkę modów, bo tamta paczka mi się tak średnio podobała. No i trzeba się zastanowić po prostu, co dalej tutaj z tą paczką, czy kontynuować, czy przerabiać na coś innego. Nie wiem. Zobaczymy. Co ja potrzebuję do kwasu siarkowego? Żelaza, wody i siarki. Wody potrzebuję. I żelaza potrzebuję. Zrobimy to sobie w ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie dobry sposób. Mam taką nadzieję, że to będzie bardzo dobry sposób, że podłączymy sobie osobno i żelazo, i siarkę, bo tej siarki, tak jak mówię, jej się produkuje. Chociaż to jest bez sensu podłączać jedno i drugie osobno, nie? Zdawałoby to prędzej tak już zrobić tutaj. Bo ja tej siarki to będę produkować i to w sowitych nadmiarach. Nie ma sensu się jakoś super spinać nad tym. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko ja bym sobie to obrócił jeszcze. I dupa zbita, moi drodzy, bo... Siarka nie siarka, tylko kwas siarkowy. Bo ja będę musiał jeszcze dostarczyć tutaj wody. I tutaj za bardzo tej wody dostarczyć nie mogę. Ale jakbym to troszeczkę posunął tutaj na północ. I zrobił to w ten oto sposób. To myślę, że jak najbardziej by się to już udało tutaj wodę dotransportować jakoś. Jakoś. Pytanie jak? Pytanie czemu? A co by było, gdybym ja tutaj zrobił sobie odgałęźnik? W złym miejscu odgałęźnik, troszeczkę niżej. Tak, żebym ja tutaj gdzieś mógł skończyć. Tutaj nie bardzo się to uda, ale tutaj jak najbardziej. Pac, pac, pac. Tu sobie zrobimy tunel. I tu będziemy sobie mogli już podłączyć wodę, plus tutaj jeszcze inne mankamenty. No właśnie. I tak powinno być już zaskakująco dobrze. Skoro mam rury, to przy okazji bym jeszcze tutaj dołączył tego. Dobra, to powinno już zacząć działać. Pyk, 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 tylko jeszcze tutaj insertery by pasowało poustawiać. Mam nadzieję, że ten jeden inserter tutaj wyrobi ze wszystkim. Dostarczyć prądu tutaj, dostarczyć prądu tutaj, pac, pac, pac. I woda. Dostarczamy tu wodę. Właśnie, o. W sumie to nie będzie jakiś duży problem.
Nie powinno być dużego problemu, proszę bardzo. Mamy wodę, mamy kwas siarkowy i tego kwasu siarkowego mamy całkiem sporą ilość. Będziemy mieli naprawdę spore ilości tego kwasu, co jest właściwie dobre. Można byłoby zrobić coś takiego, można byłoby tutaj postawić jakieś sobie zbiorniki. Ale co? Kratkę niżej. Proszę bardzo, to właściwie to mógłbym zrobić to w ten sposób. Mamy tutaj teraz zbiornik, to teraz by pasowało tutaj jeszcze sobie podłączyć to rurwami. Bardzo proszę, idealna odległość. No i składuje mi się, teraz będzie mi się produkował i składował tutaj kwas siarkowy, który będzie mi całkiemże przydatny w następnej części tego filmu. To znaczy, to właściwie to mogę schować, co znaczy produkcja baterii. Teraz tak, do baterii potrzeba mi będzie żelaza i miedzi. Ja się jeszcze zastanawiam, w jaki sposób ja mam wytransportować stąd kwas. Prawdopodobnie samą górą tutaj by było wcale nie głupim rozwiązaniem. Żeby zrobić to tutaj. Tu oddamy to, co ukradłam. Tu lecimy jak najdalej się da. No i teraz by pasowało stąd jakoś jeszcze wytransportować. Jak ja to robię? Ja to robię tak, że tutaj mam połączenie i następne połączenie mogę mieć tutaj. No i teraz bardzo możliwe, że tutaj tak. Tutaj będę mieć już dostał, znaczy tam rurwę z kwasem. I dobrze. O, w ogóle tutaj mam samochód. Co tutaj mi robi samochód? Lol. Ale dobrze wiedzieć, że tutaj mam samochód. W sumie to ja zapomniałem, że ja ten samochód mam. Ale dobrze pamiętać o takich rzeczach. I prawdę mówiąc, baterie i kwas siarkowy i w ogóle całą tutaj produkcję mogę chyba otworzyć tutaj. Tutaj mam dosyć ładną przestrzeń na takie rzeczy. Plus jeszcze, by mi odchodziła tutaj to trzeba ściągnąć tą abominację wstrętną. Prawdopodobnie przesunąć tutaj, na pewno przesunąć całą produkcję tutaj tych wiertnic trochę bardziej na lewo. Bo tu muszę zostawić sobie miejsce na automaty poziomu trzeciego. Zaawansowany układ elektroniczny. Może te układy elektroniczne się przydadzą tutaj, albo może niekoniecznie w tym miejscu, ale tutaj w sensie, że w tym rejonie. Jakaś taka produkcja na boku by się zawsze przydała. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Zresztą linię z plastikiem mam i wszystko, co mi potrzebne też będę mieć. Dobra, nie będzie źle. Nie będzie źle, a myślę, że nawet powinno być całkiem dobrze. Baterie, tak. Patryku, skup się, bo ja tutaj zaczynam robić 5 rzeczy naraz i przestaję ogarniać pomalutku. Ale to chyba standard u mnie. Bateryjki, to zrobimy sobie może to w ten sposób. Może, a może i niekoniecznie. Jakbym zrobił to tak. I tutaj dostarczył kwasu. No to wcale nie będzie chyba głupie. Tutaj bym dostarczył sobie kwasu. Tutaj bym miał wyrzutkę. Tutaj na blisko. Tutaj linię. To mogłoby zadziałać. To mogłoby już zadziałać. Tylko tutaj bym musiał dostarczyć jeszcze gdzieś od góry. Raz i dwa. I tutaj bym musiał dostarczyć właśnie żelaza. Żelaza i nieszczęsnej miedzi. Ale z tym nie powinno być dużego problemu, bo żelazo mam tutaj. Czyli pasowałoby gdzieś się tutaj wywindować, gdzieś tutaj odbić. Możliwe, że tutaj nawet. Boże, ile tutaj jest tych, jak to wstrętnie wygląda takie tutaj. Muszę zrobić z tym porządek kiedyś. Nie chce mi się. Za dużo roboty przy tym. Czy ja się tu przewinduję? Oczywiście, że się nie przewinduję. Bo po co miałbym się tutaj windować, nie? Ale tutaj już owszem. Tu już owszem się przewinduje. Ok. I tutaj mam nawet linię mało używaną, ale jednak. Mało używana, ale jednak. Linia jest. Jak ja biedny mam to zrobić, żeby to było dobrze? Nie da się. Aha. Bo ja bym bardzo nie chciał, chociaż z drugiej strony. Z drugiej strony, chyba ta produkcja tutaj nie jest aż tak super skomplikowana, żebym nie mógł sobie po prostu tutaj zwinąć trochę materiału.
Nie lubię tak zwijać materiału, bo to potem i potem gdzieś tam brakuje. Zwykle i przeważnie. Możemy to zrobić tak i tak, i to będzie też dobre. Tylko tutaj jeszcze bym podłączył sobie drugi koniec. Właściwie pierwszy, tutaj jest drugi koniec. Chociaż z drugiej strony tutaj jest początek i tutaj jest koniec i nie ma drugiego czy tam pierwszego. Mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Patryku, skupże się. Skupże się na tym, co masz robić. Bo roboty jest sporo jeszcze przed tobą. Gdzie ja to mam? Gdzieś tutaj by pasowało. Dwie kratki odstępu, żeby było miejsce na wszelkie manewry. No to świetne dwie kratki zrobiłem. Dobra, będzie jedna. Będzie jedna, od czegoś są w końcu pasy podziemne. I to jest tu, i to jest tu. Tylko teraz dobrze. Dobra, to już brzmi jak plan. Wygląda całkiem, że apetycznie taka produkcja. Światełko ku nadziei warto byłoby gdzieś tutaj wepchnąć do blueprinta i teraz sobie będziemy blueprintować i będziemy zadowoleni, że to działa. Dwa. Jakbym to obrócił, lustrzanie, to nie jest ten, tylko to jest to i to jest to. Jakbym to obrócił lustrzanie, to miałbym jeszcze tak i miałbym jeszcze to tak. I to brzmi jak plan, to wygląda całkiem obiecująco. Tylko obiecująco to będzie wyglądać, jak ja jeszcze tutaj podłączę te rurwy wszystkie. To będzie naprawdę przyjemnie. Myk, myk, myk. Czy to jest, to nie jest podłączone? Czemu to nie jest podłączone? Bo pewnie nie zrobiłem narożnika. Otóż no. Tutaj zaraz będzie to, tutaj już właściwie płynie. Dobra. Skoro to już płynie, to można byłoby sobie tutaj już poustawiać te wszelkie rury, nie rury. Pac, 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 hyc, 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 siup, siup, mek, mek. Brakło mi słów, ale chyba skończyłem. Pac, 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 pac. A może jednak nie skończyłem? Wiecie co, to jest takie upośledzenie, z tym się nie walczy. Z takim upośledzeniem jak ja mam, to się nie walczy, bo i tak się przegra, także nie ma sensu nawet się dołować. Takie te moje siupy i hopy. Chociaż z drugiej strony, przez dłuższy, naprawdę długi czas walczyłem z tym, żeby nie mówić na pasy podziemne per tunel. Bo... nie tunel, tylko most. To był epizod w moim życiu, gdzie właśnie mówiłem na takie te właśnie ten podziemne per most. To nie było dobre, moi drodzy, to nie było dobre. Powiedziałbym więcej, to byłoby całkiem złe. Światełko może tutaj sobie pas nie ma, to przestawię do góry jeszcze. Także jakaś tam nadzieja jeszcze może i istnieje dla mnie. Może jeszcze nie jestem stracony do końca. Chociaż z drugiej strony to różnie jeszcze z tym bywa. Czyli ja mam tutaj już wszystko podłączone. Tu jeszcze trzeba ustawić produkcję. Czy ja mam wszystko podłączone? Na zielono i żółto się świeci. Tak, ja mam już wszystko tutaj ogarnięte. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, więc wszystko, co mi jest teraz do szczęścia potrzebne, to skrzynka, inserter i pasy. Ja mam produkcję baterii. Wiecie co, skoro ja mam baterię już, co mi jest potrzebne w ogóle? Stal, baterie, układy, stal zaawansowane, działko laserowe. To jest działko ogniowe, bardzo przyjemna rzecz. Działko ogniowe, zapraszam do serii 3 razy, nie? Tam korzystałem z tego i to dosyć namiętnie. Bardzo przyjemnie się patrzyło, jak lasy płoną, a w lasach legowiska bajterów. Bardzo to było przyjemne patrzeć, jak świat płonie. Dobra, to dałoby radę wykonać. Mam nadzieję, że dam radę wykonać jeszcze parę tutaj tych ustrojstw. Powinienem zrobić kilka sztuk. Zróbmy to tak. Tutaj drugą skrzynkę. Do tej drugiej skrzynki wszystko, co mi jest tutaj potrzebne do szczęścia. A, to znaczy to i jeszcze żelazo, które mam tutaj. Bardzo pięknie, bardzo proszę mi tutaj zwinąć ze 2 staki. W sumie z drugiej strony dobrze by było gdzieś tutaj sobie postać troszeczkę i pokraść zielonego, chociaż zielonym to byłoby najlepiej tutaj sobie stanąć i tutaj sobie kraść zielony, ale mi się było, przepraszam. Znowu.
Ile tego zielonego mam? Wystarczająco dużo. Wsadzimy jedno, wsadzimy drugie. Teraz sobie wsadzimy tutaj stal. I produkujemy tylko 20 sekund na jedno działko. Boże drogi, ja będę musiał taką produkcję niesamowitą tutaj otworzyć. I jeszcze by dobrze było to zrobić gdzieś tu, tak? I jeszcze dobrze byłoby zrobić coś takiego. Dobrze by było sobie ogarnąć tutaj inserter. I dobrze by było sobie ogarnąć tutaj inserter. I dobrze by było włączyć tutaj produkcję drugą. I teoretycznie w ten oto magiczny sposób, moi drodzy, moi kochani, będę produkować, a już właściwie produkuję też 20 sekund. Laser Tarety Mark II. W końcu i nareszcie. Jaką ja mam w ogóle produkcję tych baterii? To jest teraz warto byłoby zobaczyć. Ciągła produkcja baterii w ciągu minuty to jest około 100 sztuk. Tutaj był lekki spadek, lekki drop. Ale powiedzmy, że 100 koło, myślę, że koło 120 będzie w ciągu minuty. W ciągu 5 sekund 120. No właśnie, 120 na minutę. Myślę, że to jest odpowiedni wynik. A zużywam 21, czyli mam sowity nadmiar. 21 w ciągu minuty zużywam baterii. Co 20 sekund jest produkcja. Jedna maszyna i druga maszyna. Także mam 6 maszyn, mogę podłączyć pod to. Jakie 6? 12 maszyn ja mogę podłączyć. O, 12 maszyn mogę podłączyć. Dobrze, 6 na jedno, 6 na drugie. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Póki co myślę, że warto byłoby się pobawić tutaj. Ile ja mam? 27 minut. Ej! Dużo. 27 minut to jest dużo, ale... Gdzie mam najbliższe bajtery jakieś? Tutaj mam, po prawej stronie. Idziemy przetestować jeszcze działko laserowe. Lecę przetestować to działko laserowe. Tak, swoją drogą jeszcze co do działek laserowych. Czy ja mam tutaj technologię? Tak, technologia mi się właśnie w tej chwili, szybkostrzelność działek laserowych, właśnie w tej chwili mi się odkrywa technologia. Bardzo mnie to cieszy. Ale mnie już cieszy, naprawdę mało mnie cieszy to, że mi się tutaj kończy mi się tutaj wydobycie. To jest naprawdę okropny widok. Patrzeć, jak tutaj kopalnie z chwili na chwilę się kurczą. Tutaj w ogóle góra mi też już wypadła. Jak tam węgiel? Węgiel też już tutaj, brzegi są nadgryzione. Ale na brzegi to się jeszcze okaże. I jeszcze zobaczymy. Póki co to jest tak. Postawmy sobie te wieżyczki może gdzieś tutaj. Jedna wieżyczka. Jejku, jak ja dawno nie korzystałem z wieżyczek laserowych. Nawet nie wiecie, jakie to jest szczęście mieć wieżyczki laserowe. Czy pewnie wiecie, bo dużo osób mi pisało od zawsze właściwie. Czemu ja nie korzystam z wieżyczek laserowych? A zawsze moim wykrętem było to, że one zużywają zbyt dużo energii. Bo to jest fakt. Lasery zużywają bardzo dużo energii. Ale z drugiej strony są też bardzo dobre. Tylko teraz pytanie, czy mimo wszystko działko ogniowe, działko sniper turret. Bo sniper tarety są też fajne. Że sniper tarety mają tą wadę, że trzeba im amunicję cisnąć. Gdzieś tutaj była wieżyczka, tutaj jest wieżyczka, muszę ją ściągnąć. Sniper tarety mają tą wadę, że trzeba dostarczać im amunicję i to w miarę, że na bieżąco. Czyli trzeba robić jakieś tam zaopatrzenie, poza tym produkcję i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy trzeba ogarnąć. A przy laserowych wystarczy tylko zadbać o prąd, co właściwie na późniejszych etapach nie jest jakimś dużym problemem. A kiedy prądu zaczyna brakować, to po prostu się dorabia kolejną elektrownię i to zaczyna działać. Tym bardziej, że możemy mieć elektrownię na słońce. Ale fajne! Chodźcie tutaj, chodźcie, nie uciekajcie. Ło, ale fajne! Moi drodzy, tym akcentem kończę, tylko jeszcze bym sobie... Mam nadzieję, że uchwyciłem odpowiedni moment na miniaturkę. Jak nie, to od tego są Photoshopy. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za uwagę. Tutaj sobie może jeszcze przy okazji, może tutaj gdzieś jeszcze. Proszę bardzo, ostatnia miniatura. Bardzo wam dziękuję za uwagę.
I zapraszam na następny materiał, który bardzo możliwe na 95% będzie live'em. Na razie i cześć. Ale fajne te wieżyczki.